11 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku został przeprowadzony ogólnopolski turniej szachowy w szachach szybkich z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Turniej został zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury. Rozgrywki, w których wzięło udział 27 zawodników, zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim. Zwycięzcami zostali pierwsze miejsce Piotr Zbrzewski z Warszawy, drugie miejsce Kamil Młynarski z Radomia, trzecie miejsce Marcin Pomagalski z Radomia, czwarte miejsce Piotr Paździsz z Górek piąte miejsce Robert Karpeta z Bliżyna. Najlepszy junior U18 Michał Lesiński z Bliżyna. Najlepszy junior U14 Piotr Paździerz z Górek Szczukowskich. Najwyższy przyrost rankingu FIDE Kuba Jedynak ze Skarżyska. Sędzią turnieju był Aleksander Kędzierski, sędzią szachowym klasy państwowej. Nad organizacją i dobrą atmosferą rozgrywek czuwała Katarzyna Tambor, dyrektor turnieju. Najlepsi uczestnicy zostali honorowani okolicznościowymi dyplomami, nagrodami pieniężnymi, rzeczowymi oraz pucharami za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.